Świata Motowizjonerów Lapland, Laponii, Finlandii. Nie mogłem jak dziecko, mój drogi, ostre, nie wpaść w taki komercja dla niektórych, ale każdy z nas jest troszeczkę dziecko, więc będziemy kupili też suwenir tu w Finlandii. Idziemy zobaczyć, co oferują w Christmas House. Za wcześnie przyjechałem. You better watch out, Santa is coming to town. Hopie! Zawsze mówię, na ten moment, na który myślę, że coś wyjątkowego pokonałem, spotkam osoby, które naprawdę mogą mi tyle kilometrów przygoda nauczyć. Spotkamy kolega, jak masz na imię? Maciek. Maciek. Maciek uczestniczy w taki nietypowy wyścig, nazwiemy go tak, od jezior Garda do... Do Nordka. No Nordka. Ile kilometrów dziennie wykonujesz? No, 300. 300 kilometrów dziennie, zapomnieliśmy powiedzieć, rowerem. To, co te nogi mogą i potrafią, czasami żadny silnik, żadna technologia. To jest pierwszy raz, że robisz taki długi dystans? Czy... No, pierwszy raz, to jest najdłuższy. No. Pozdrawiamy też nasze koledzy od Motoszlad, taki program w Motowizja dla motocyklistów, ale respektujemy zawsze właśnie osoby, jak tego kolega, który Śląsk, mam nadzieję, że wygra, żeby biało-czerwoni było na podium, nie ale biegam, wtedy... Już jedni tam są na mecie. Moje zdanie w takim przypadku i tak już masz wygrane, bo... No, dziękuję. Taki challenge, takie wyznania oznaczają, że tylko trzeba chceć. W momencie, na który chcesz, możesz. Dziękujemy bardzo i szeroki drogi. Muzeum z Renifery właśnie... poznajemy właśnie ten lokalny, powiedzmy, architektura, ta lokalna fauna, ta lokalna flora i wszystko się nam podoba. Tym bardziej, że nie pada deszcz, więc jest ok. Motoszlad? Motoszlad. Motoszlad. Thank you. Motoszlad jest. Hej, hej, hej! Zawsze spróbujemy też dawać trochę nietuzinkowe informacje. Może nie każdy wie, że Santa Claus właśnie w regionie Elf ma jako oryginalny kolor zielony. Ale jedna znana firma amerykańska, producencka napoi gazowane, taka presja robił, że... Santa Claus lubi Coca-Cola. Taki życie i taka globalizacja, która już się rozpoczęła od kilka ładnych lat temu. No każdy z nas jest troszeczkę dziecko, umówmy się. 20 stopni oczywiście w Laponii to jest rzadko spotykane nawet w tej porze roku, więc ogromnie się cieszę dla taki dar natury akurat, bo spotkaliśmy też w poprzedniej etapie takie temperatury egzotyczne, bym powiedział. Oczywiście, wiem, dla niektórych motocyklistów to jest taka komercja, ale nie ukrywam, że chciałem przekroczyć właśnie ten linia od arktyczny Polar Arctic Circle. Nie wiem, jak to po polsku brzmi, ale czuję się, że jestem już w regiony teoretyczne, które w zima mają temperaturę bardzo, bardzo, bardzo ostre, jak moi kochane ostre. Okej, z Rovaniemi byłoby na tyle. Czeka na nas jeszcze 700 km droga, na które będziemy Was relacjonowali o przygodę i miłe przyrody obejrzane.